Magazyn Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, odcinek 12. Linia sortownicza w Działdowie zmodernizowana. Dożynki parafialne w Tużnicy. Święto mleka w Lubawie. Święto chleba w Elblągu. Jest o czym mówić. Ekologiczny Związek Gminy Działdowszczyzna podsumował cenne projekty. Modernizacja instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, linii sortowniczej w Działdowie i kompostowni w Zakrzewie przyniesie pożytek mieszkańcom. W kontekście tej inwestycji nie możemy mówić tylko o korzyściach mieszkańców miasta Działdowa, ale o korzyściach całej Działdowszczyzny, czyli tych 12 samorządów, które tworzą Związek Gmin. Funkcjonowanie obiektu od 20 lat wiąże się z ułatwieniami dla członków związku, co w dobie wzrostu cen i pandemii również ma miejsce. Tu robi się wiele, aby odciążyć finansowo społeczeństwo. Przypomnę, że w gminach należących do Działdowszczyzny płacimy 18 zł od osoby za śmieci sortowane, podczas gdy słyszymy, że w Polsce płaci się 25, 30, a nawet te opłaty dochodzą do 50 zł. Nie tylko mieszkańcy będą zadowoleni. Rozsądne opłaty to jeszcze nie koniec. Region i związek postrzegają temat dużo szerzej. Liczne korzyści będą z wykonanej inwestycji. Na tej linii nawet można uzyskać 80% wyselekcjonowania. To naprawdę jest imponujące. My już na tą chwilę potrzebujemy mierzyć się ze wskaźnikiem 50% odzysku. Nie jest to powszechne w regionie, do tego trzeba dążyć. Natomiast tutaj jest to możliwe do osiągania na co dzień, zwyczajnie w procesie technologicznym. Padają budujące słowa, że w Działdowie są najnowocześniejsze instalacje w Polsce. Przyjeżdżają tutaj delegacje, żeby uczyć się, jak gospodarować odpadami. Działdowszczyzna jest już liderem nie tylko w województwie, ale w całym kraju. Piękne stroje i pochlebne słowa, ale to nie wybory mistrzy mistera dożynek, to święto plonów w Tużnicy. Piękne panie i piękni panowie, to są i Straż OSP, i Rada Sołecka, i panie z koła gospodyń. Wiadomo, że mieszkańcy Tużnicy to jest i OSP, koło gospodyń i wszystko, no bo razem przecież mieszkamy i tworzymy te organizacje. Ale pyszności dookoła, któż nie pokusi się o degustację. Prężnie działające koła gospodyń wiejskich na dożynkach parafialnych dbają o jadłospis. Nie tylko chlebem. I chlebem dzielą, ale i innymi rarytasami. Panie piekły ciasto, tu paszteciki oraz sołtys przygotował swojskie wędliny, swojski smalec, a tu koleżanka piecze świeżutkie ziemniaczki, placki ziemniaczane, także to jest wszystko świeże. Pogoda w sierpniu płata figle, ale gospodarze przygotowani są na różne ewentualności. Nawet w dzień święta kropił deszcz, ale dobrej zabawie nie przeszkodził. Rolnictwo jest to fabryka pod gołym niebem, więc praktycznie rzecz biorąc rolnik w czasie pracy całorocznej jest przygotowany na różną, nieraz bardzo trudną pogodę. W czasie świętowania też tak się zdarza, że troszkę pokropi, zanim wyjdzie słoneczko, ale widać ludzi, jest pełne namioty, integrują się, radują, cieszą, dziękują za to, że można było zebrać plony. Dlatego, nauczeni doświadczeniem lat ubiegłych, wiemy, że należy doceniać to, co każdy rok przyniesie. To raz lepiej, to raz gorzej, ale do pustego stołu nie siadamy. Lubawa może pochwalić się dobrymi wyrobami mlecznymi. Wspólny toast. To za sprawą przedsiębiorców, którzy otworzyli tutaj swój interes. Lubawa to miasto rozwijające się gospodarczo. Dni Lubawy od kilkunastu lat obchodzimy wspólnie z Mlekowitą, a Mlekowita ma też swój wkład w rozwój gospodarczy Lubawy, bo kiedy przejmowała tutejszą spółdzielnię mleczarską kilkanaście lat temu, zainwestowała ogromne pieniądze, powiększyła zatrudnienie i dzisiaj są tego efekty. Lubawa może pochwalić się nie tylko dobrymi wyrobami mlecznymi.
Jest to miasto o tradycji sięgającej ponad 800 lat. Jest to jedno z najstarszych miast regionu Warmii i Mazur. Lubawa była miastem biskupim. Po tym jest bardzo wiele pamiątek, ruiny zamku biskupiego, ale również kościoły, które powstawały w Lubawie i wokół Lubawy, były na części związane właśnie z tym, że one były budowane za sprawą biskupów, więc tu mamy bardzo ciekawą część historii Polski. Do Lubawy przyjeżdżał Mikołaj Kopernik do swojego przyjaciela, biskupa Tidemana Gizę, przyjeżdżał razem z Retykiem i to była w zasadzie w ramach tej trójki powstała decyzja, że będzie opublikowane światło De Revolutionibus, czyli dzieło podstawowe Kopernika, które pokazało teorię heliocentryczną, że to Słońce jest w środku. Firma docenia potencjał miasta, miasto dostrzega zaangażowanie przedsiębiorcy. Urząd Marszałkowski obserwuje i przyklaskuje takiej współpracy. Jeden z ważnych koncernów przetwórstwa mleka w Polsce, firma krajowa, rodzima Polska o charakterze właśnie z działalności takiej związanej z kontraktacją z producentami rolnymi. Także Lubawa ma szczęście, że tak dobrze jest to wszystko skomponowane, ale to jest za przyczyną dobrych działań pracowitych ludzi, przedsiębiorców i samorządów. Wszystko jest skorelowane i nic dziwnego, że w jednym święcie wszyscy się bawią, cieszą i podsumowują dobrze rok. Inne miasta regionu także mają swoje atuty, słyną ze swoich wyrobów, ale mnogość miejsc pracy zawsze cieszyła i będzie budowała najbardziej. Choć deszczowe, to udane. Za nami jubileuszowa 15. edycja Elbląskiego Święta Chleba. Impreza po rocznej przerwie spowodowanej koronawirusem wróciła na ulicę Starówki ze zdwojoną mocą. Było przede wszystkim więcej kramów, ale także więcej atrakcji i koncertów. Podoba mi się, jest dużo straganów, jest więcej w tym roku niż poprzednich lat. Elblążanie oraz turyści odwiedzający miasto mogli wybierać spośród wielu produktów regionalnych, m.in. zakupić tradycyjny chleb na zakwasie czy pyszny i zdrowy miód z naszego regionu. Chleb to trud rolników, ale też wielu ludzi, bo to nie tylko produkcja polowa, to przetwórstwo. Chleb jest symbolem, chleb jest produktem codziennym. 15. Elbląskie Święto Chleba upłynęło nie tylko pod znakiem jarmarku. Imprezie towarzyszyło wiele atrakcji, m.in. spotkanie autorskie z dziennikarzem Bartoszem Kurkiem poświęcone jego nowej powieści kryminalnej pod tytułem Brud, czy tak zwana fajna impreza na dziedzińcu, podczas której przez cały weekend na terenie Elbląskiej Galerii L można było podziwiać klasyczne amerykańskie krążowniki szos. Odbyła się tu także kolejna edycja Graf Ataku, czyli bitwy na rysunki. Całe wydarzenie połączone zostało także z obchodzonym w tym roku 500-leciem legendy o elbląskim piekarczyku.